Dzięki bardzo. Także tutaj, Mateuszu, czy ty byś chciał przejąć teraz? Jesteś tam obecny? Halo, halo, słychać mnie? Witam wszystkich. Tak, tak, oczywiście. Mogę powiedzieć, co tam mniej więcej u mnie tam się działo, chociaż było tylko kilka osób, ale powiem właśnie, jak to wyglądało, prawda? Przedstawię to, co się tutaj mniej więcej u mnie dzieje. Ogólnie to miałem, to tak jak powiedziałem, parę osób i co te osoby mniej więcej odczuwały, co się z nimi działo. Ja tutaj mam tak naprawdę teraz niedaleko mnie mieszkają osoby, które tam troszeczkę się takimi rzeczami interesują, właśnie jakimiś ziołami i tak dalej, i oni tam, prawda, testowali na swoich skórach te urządzenie po prostu. Jeżeli chodzi o odczucia tych osób, które właśnie przyjeżdżały, to były cztery osoby. Dwie panie i dwóch panów. Ogólnie jedna z tych pań tam ma problemy żołądkowe, jakieś tam chyba wrzody, prawda, na dwunastnicy. Druga pani ogólnie jest zdrowa. Po wejściu do systemu, to tej z wrzodami, prawda, posiedziała tam, powiedzmy, postała tam 30 minut, nic nie odczuwała, prawda, tutaj jednak oni tutaj stąd nie są, nie odczuwają tak aż bardzo, może akurat, no nie wiem, w każdym razie nic nie czuła. A druga pani za to czuła takie ciepło, takie, powiedzmy, lekkie mrowienie rąk. Tych dwóch panów ogólnie, jeden z tych panów miał problemy ze swoją nogą, prawda? Jakąś tam miał przewlekłą chorobę nogi, prawej, gdzieś tam miał jakąś płytkę blaszaną, później tą płytkę miał wyjętą i on odczuwał tą nogę, prawda? Go tam mrowiła ta noga mocno w urządzeniu. On mówił, że go mogą mrowić, że ma ciepło w tą nogę. Ale tak poza tym nie odczuł nic. Następny pan, który był, bo oni byli w czwórkę, prawda, miał takie odczucie, to była też problemy z jakiś guzik lekki na lewym udzie. Jakieś problemy tam kiedyś były z układem pokarmowym. Ten pan, jak powstał urządzenie, to mówi, że go marowi głowa i że kręgosłup odcinek lędźwiowy, że go mrowi i coś delikatnie czuł na tej nodze. I teraz właśnie ostatnio się widziałem znowu z tymi osobami i jedna z tych pań, która tam nie miała za bardzo chorób, mówi, że przechodziła pewnego rodzaju oczyszczanie, że po prostu jakby jej organizm się oczyszczał, po prostu wydalała po prostu pewne rzeczy z siebie, prawda? To, co było, powiedzmy, takim dłuższym procesem gdzieś tam. Nie tak jak zawsze, prawda, jak chodzi o załatwianie się tej osoby, tylko w ciągu tam 2-3 godzin po wyjściu z systemu miała właśnie taką, powiedzmy, część oczyszczającą, czy tak to nazwę. Następnie ta druga pani z wrzodami, dzień później, miała bardzo mocne wymioty. I te wymioty były troszeczkę dziwne, bo jak oni je opisywali, to te wymioty po prostu były, to nie było bezpośrednio takie z żołądka, ponieważ to było troszeczkę dziwne z tego, co oni opisywali, ponieważ to było brązowe i tam nie było, powiedzmy, kawałków żadnych. Zatem nie było jakieś świeże, jeżeli chodzi o te wymioty. Więc tutaj też takie, no, widać, że coś się zadziało, prawda? Znowu ten pan z tym kręgosłupem, co go mrowił, to mówi, że ma ten guzik z lewej nogi, to jak mu zszedł do łydki. Że czuje takie coś, jakby mu tam teraz w łydce coś się działo,
A w nodze teraz jak było w porządku, jakby tam było wszystko w porządku w udzie, a w łydce coś jakby się działo. Jakby to gdzieś tam sobie maszerowało i stwierdził, że będzie chciał kilka razy sobie skorzystać z systemu. Więc ja, prawda, wiedziałem, że fajnie. Następną sprawą miałem dwie panie, to była córka z mamą, oczywiście starszą. Ta starsza pani, która była w systemie, po prostu mówi, że ogólnie ma takie różne bóle i ogólnie jest tam taki, że ją wszystko boli w ciągu dnia i bierze sobie w ciągu dnia, tam co drugi dzień tramal, prawda? Ponieważ gdzieś tam te bóle są. I jak weszła do systemu balansującego, to tak nic się nie działo. Nagle mówi, że ją głowa przestała boleć, mówi, że ją tam nie mrowi, nic się nie dzieje, że wszystko jest w porządku, ale gdzieś tam głowa mówi, że ją przestała boleć. To było takie zdziwienie. I mówi, że odczuwa strasznie taką niewygodę na odcinku szyjnym kręgosłupa. Że tam jest po prostu taki ból, że jakby się włączył taki ból, prawda, ale ona mówiła, że to jest dosyć niekomfortowe. Jeżeli o to chodzi, to nawet nie było takie mrowienie, tylko to był taki ból. Ja mówię, że wszystko w porządku, prawda, żeby tam, że jest wszystko w porządku. I bo ona nie wiedziała, jak się do tego odnieść po prostu. Później ta pani zaczęło ją, powiedzmy, mrowić w odcinku lędźwiowym i później jakby mówi, że dziwnie czuje połowę swojego ciała. Gdzieś tam jeszcze bolało kolano i mówi, że dziwnie czuje właśnie strasznie tą lewą połowę korpusu i rękę lewą ciała, prawda? Że dziwnie się zachowuje w dziwny sposób. I troszeczkę się tak jakby wystraszyła tego. Mówi, że jakoś tak inaczej się zachowuje, inaczej ją czuje, prawda? Ja mówię, że okej, to nie? I się pytam, czy już chcę wyjść, prawda, ta osoba, ponieważ widziałem po niej, że tak się troszeczkę jakby wystraszyła, prawda, tego, co po prostu, tych tak szybkich takich zmian. I tak, ta osoba wyszła i jak już usiadła, to za bardzo nie chciała nic mówić, ale po jakichś 2 minutach mówiła, że cały czas wszystko się jeszcze zmienia, prawda, że cały czas nagle mówi, że tarczyca jej się w ogóle inaczej zachowuje, że oddech jest troszeczkę inny i że ma to jakoś mrowi odcinek właśnie przedni tarczycy po wyjściu z urządzenia, ale mówi, że głowa jej nie boli. Gdzieś tam pojawiły się takie różne bóle w ciele tej osoby i jeszcze przez 2 dni ponoć ją tam różne miejsca pobolewały. A na ten moment nie wiem, jak to wygląda. Tej starszej pani córka, która miała właśnie też depresję, też korzystała w tym samym momencie z systemu. Jakby to powiedzieć, jak weszła do systemu, pierwsze co tam mówi, że ją głowa przestała boleć. No to trwało tam, nie wiem, jakieś 5-6 minut, prawda? Następną sprawą mówi, że chwilkę później mówi, że lepiej widzi na swoje oczy. Zaczęła mrugać tam jakieś właśnie takie różne rzeczy, ale mówi, że lepiej widzi na oczy. Te oczy jej zawiły często i szczypały, prawda? I już tego problemu, ten problem gdzieś tam znikł. Też miała problem z kolanem, taki dosyć mocny. I mówi, że to się mrowić w kolano, prawda? Zaczęło ją mrowić po prostu też bardzo w odcinku szyjnym. I w pewnym momencie zaczęła ją mrowić ręka i zaczęły takie różne odcinki w ciele się włączać naprawdę dosyć dynamiczne. I też osoba stwierdziła, że już chce wyjść, bo dużo się chyba zaczęło tam dziać. I jak wyszła, to mówi, że no fakt, że głowa ją nie boli, prawda? Że kolano ją nie boli, bo zaczęła tym kolanem ruszać na wszystkie strony. Gdzieś tam miała jeszcze kontuzję ręki, mówi, że ta ręka też jej nie boli. Prawda? I że wzrok się poprawił. I teraz dostaje. I teraz jeszcze tak naprawdę dostałem informację, że
że oczy tej osoby no, nie bolą ją, prawda? Że nie ma problemu ze wzrokiem do tej pory, prawda? To było jakieś tam, powiedzmy, niecały tydzień temu. Nie ma tego już problemu ze wzrokiem, mówi, że ją te oczy nie bolą. Następną osobą, która była, to była osoba, która po wejściu do systemu z Warszawy, prawda? Zaczęło ją kiwać w tym systemie. No, nie wie dlaczego, ale przez chyba pół godziny, co 40 minut, w różne strony tą osobą jakby rzucało. Po prostu raz kręciła się w prawo, tak ją kiwało na prawo, na lewo. Przód, tył, nagle w ogóle cały czas to się zmieniało. Nagle zaczęło ją kręcić dookoła, nagle w biodrach ją zaczęło lekko kręcić i tak przez 40 minut, prawda? Gdzieś tam zaczęło odczuwać jeszcze kości właśnie piszczelowe. Takie szczypanie w piszczele i odczuwała swoje stopy. Takie mrowienie od stóp, jakby na tym gorącym po prostu stała. Też takie było ciekawe. Następna osoba to jest mąż tej pani. Mąż po prostu czuł takie mrowienie w dłoni. Po prostu dłonie go mrowiły i czuł, że stoi na czymś gorącym tak samo, prawda? Jakby go stóp troszeczkę parzyło. Następne osoby to są też osoby z mojego rejonu. I to są osoby. Jedna z tych osób jest osobą, która ma raka, a rak przełyku, gdzieś tam dolna część tego właśnie przełyku. Jak ta osoba wyszła do systemu, to przez tam 30 minut nic w ogóle nie trwała, prawda? Ja jeszcze tutaj mam takie, powiedzmy, zamontowane długopisy właśnie specjalnie, tak jakoś byłem jakoś taki skupiony może na tym, że na miejscach bólowych, na jakichś miejscach. Na bólach miejscowych, czy tam dolegliwościach miejscowych. I często właśnie, jak jest taka poważna choroba, to staram się albo, żeby osoba sobie przyłożyła te dwa długopisy, to są oczywiście połączone z systemem, coś na zasadzie, jak miało teorebian, żeby po prostu przyłożyła sobie osoba do miejsca, bo właśnie jak jest jakiś guz, albo taki element, powiedzmy, tego typu i gdzieś tam właśnie przyłożyła ta osoba dopiero te długopisy, to czuła tam robienie na w miejscu, gdzie znajduje się ten nowotwór. Następna osoba to jest taka starsza pani, która ma astmę. Ta astma ją doprowadziła do tego, że chodzi o kulach. Jak weszła do systemu, to jej oddech delikatnie się zmienił. O czym tam mniej więcej mówiła, że delikatnie jest inny. Nie to, że głębszy czy krótszy, ale jest inny. Następna sprawa to takie kołysanie lekko tej osoby, czyli przód tył lekko kołysało i ona była zdziwiona i mówi, nie chciała o tym na początku mówić, ponieważ dla niej to było dziwne, prawda? No, sama nie wiedziała, czy jej się to wydaje, czy ona się naprawdę kołysa, a ja mówię, że naprawdę się kołysa, prawda? I odczuwała takie ciepło. Być było, że delikatnie tak zaczyna się pocić, prawda? To było też widać, że po prostu takie miejsca występują. No i jeszcze mam takiego pana, który też ma, w ogóle za bardzo nie może chodzić, ma problemy z różnymi takimi dolegliwościami i on jak został w systemie, to po prostu mocno mu się odzywał kręgosłup lędźwiowy. Jeszcze miałem tutaj Bogdana, który tutaj z nami parę razy, prawda, częstym bywalcem wcześniej był, nie wiem, czy Bogdan jest, czy by chciał coś opowiedzieć, o co on odczuwał. A ja jeszcze bym chciał w międzyczasie dopowiedzieć o jednej osobie tutaj z mojej rodziny, czyli o mojej babuni, mojej babci. Ogólnie tutaj z babcią mam o tyle dobrze, że mogę w pewien sposób nadzorować, bo tak naprawdę jestem w stanie, powiedzmy, cały czas obserwować to, co się dzieje i to, co się zmienia.
no to u mojej babci ogólnie ma zwapnienie jednego płuca i ma takie, prawda, mocne bóle już za bardzo, tam słabo chodzi i tak dalej. I na przykład nie może spać w nocy, bo często ją boli albo jakaś tam ręka, albo jakaś noga, cały czas coś się zmienia, cały czas coś innego. I ma taki kaszel, prawda, i ten kaszel już ma bardzo długo, nie wiem, czy to jest pół roku, czy dłużej, gdzieś tam jakieś leki, ostatnio nawet stosowała inhalację, prawda, gdzieś tam jakimiś preparatami z inhalatorem, po prostu weszła do systemu, codziennie tak wchodzi właśnie na pół godzinki, ten kaszel się nasilał w systemie, prawda, tylko że ten kaszel był dosyć taki, jakby to coś mokry, jakby coś się odrywało. W momencie, kiedy była w tym systemie, to właśnie ten kaszel tak jakby się odrywał. Po takim właśnie częstym pobycie, ta moja babcia ogólnie jest nerwowa dosyć, taka powiedzmy, troszeczkę to po wszystko denerwuje, żebym tak to określić, jak to starsze osoby. I po tym systemie zawsze jest taka spokojniejsza dużo. I te bóle gdzieś tam znikły. Ostatnio te noce przespała, to po prostu tych bóli nie było. Gdzieś tam ją zamrowiła teraz noga, ale już w inny sposób troszeczkę niż. To już nie taki ból, tylko jakieś takie mrowienie w ciągu dnia, prawda? Już bez, już nie mówiąc tego, co się dzieje z tym, ona tam za bardzo w systemie nie odczuwa, nie widzi elementów, ale to poza tym, to widać, że się troszeczkę zmieniło. I nawet tak, że u mnie tam powiedzmy z rodzicami troszeczkę rozmawiają na ten temat i też zauważają, że jest inaczej po prostu. Też tak rozmawialiśmy, żebym też miał więcej odniesienia, żeby oni też mogli się wypowiedzieć, to też jest to pewnego rodzaju zmiana. Okej, okay, to ode mnie wszystko, prawda? Jeżeli chodzi o mnie, to wszystko. Dziękuję bardzo. Dzięki serdecznie, Mateusz. To może jak jesteśmy przy boksie, to może ja wam tutaj przeczytam kilka takich informacji, które udzielili nam uczestnicy warsztatów. Po, że tak powiem, przebywaniu kilku chwil w systemie. I tutaj na przykład wrażenie wirowania energii wokół mnie, mrowienie w całym ciele, po dłuższym czasie wrażenie znikania wszelkich napięć w ciele. To jedna osoba. Tutaj trzeba nadmienić, że te osoby po prostu, uczestnicy warsztatów generalnie jak przychodzą, to w tym momencie, kiedy jest powiedzmy taki luźniejszy czas i kiedy możemy powiedzmy pewne rzeczy wykonywać wspólnie, to po prostu osoby się wymieniają w tym systemie, siedzą tam sobie określoną ilość czasu, tam 15-20 minut i my w tym czasie prowadzimy jakby zajęcia, więc to też nie są jakby komfortowe warunki, żeby też do końca się skupić nad tym, co się robi. No ale jednak mimo wszystko tutaj ludzie pewne rzeczy opisują. Kolejna osoba, moje odczucie. Każde zewnętrzne odgłosy były odczuwalne na ciele, wibracje były od skupienia się na ciele, na przykład myśl o sercu dawała to, że serce się otaczało energią, ale taką gęstą. Na głowie były mrowienia i swędzenia i to też było ciężkie i gęste. To kolejna osoba. Następna osoba, błogi spokój, energia szła od nóg w górę po kolana. Byłem spokojny i wyciszony. Tutaj kolejna osoba, według mnie jest to bardzo silne urządzenie, działające urządzenie. Czułem wibracje w poszczególnych częściach ciała, bardzo mocne odczucie. Początkowo w miejscach bardziej osłabionych, w których odczuwałem jakieś dolegliwości. Potem w całym ciele, w głowie, wędrujące pole. Absolutnie odczuwalne wrażenia. Tutaj kolejna osoba w trzech słowach bardzo wylewnie napisała: boks to moc. No muszę przyznać, że to prawda. Następnie
Kolejna osoba opisuje to jako mrowienie, wizytę w boksie, jako mrowienie w całym organizmie. Uczucie wielkiej sytości, podniesienie ciśnienia w głowie, szybsze krążenie krwi. I kolejna osoba tutaj, totalne rozluźnienie i rozmontowało mi kręgosłup za pomocą ciarek. Niesamowite. Także to są takie obserwacje uczestników, którzy, że tak powiem, brali udział w naszych warsztatach do tej pory, ci, którzy po prostu zapisali swoje obserwacje, ci, którzy chcieli to zrobić. No i właśnie wracając do warsztatów, dzisiaj odbyła się skończyliśmy kolejną edycję warsztatów i tutaj może podzielę się z wami kilkoma zdjęciami, tylko najpierw muszę je jeszcze uruchomić. To jest tylko kilka zdjęć, bo jeszcze wszystkie do mnie nie spłynęły tak jakby. I też szczerze powiedziawszy, jest ich dużo. Będzie ich sporo, bo korzystaliśmy z kilku urządzeń, żeby to wszystko dokumentować. Widać ekran? Chyba widać. Tutaj zobaczcie, nawet Marcin w międzyczasie tak zwanym próbował montować pewne rzeczy, także wcielił się w uczestnika i też robił i mangrawa i kosiarkę wraz z uczestnikami. To tak pokrótce, kilka zdjęć, natomiast to, co chciałbym wam naprawdę pokazać i od czego powinniśmy generalnie wszyscy prowadzący warsztaty, to będzie krótkie, minutowe wideo, tam minuta z kawałkiem, to będzie fragment takiego nagrania, gdzie przeprowadziliśmy eksperyment, do przeprowadzenia którego zachęcałem was jakiś czas temu, ponieważ no, on naprawdę daje do myślenia, że plazma to nie tylko druty. Tutaj to nagranie i jeszcze kilka innych filmów, które być może później jeszcze się pojawią, otrzymaliśmy od jednego z uczestników, którego tam widzieliście w tle, który nagrywał pewne rzeczy i komentował. Obiecał nam również, że jak będzie miał trochę więcej czasu, to zmontuje ten cały materiał i po prostu będziemy mieli bardzo prosty i przejrzysty manual do tego, jak zrobić mangrawa. Także coś fantastycznego się pojawia. Natomiast teraz chciałbym przejść do tego nagrania. Jeszcze chwileczkę. I może zanim je zacznę prezentować, to doświadczenie jest bardzo proste. Potrzebne są wam dosłownie dwa peny, słoiczek z gansem, jakimś ewentualnie kosiarka, jakieś tam inne rzeczy, które będziecie mogli sobie zmieniać i słoiczek z wodą z rozpuszczoną solą. Zobaczycie sobie, jak to wygląda. Ten obraz będzie wam generalnie mówił więcej niż 1000 słów, więc zachęcam was do poświęcenia tej minuty czasu, żeby to obejrzeć. Chcę tylko stówy go trzymać tak, żeby go zamoczył. Teraz prosić tak chwilę i zobaczymy, co się będzie działo. Nie przybij gwoździe. Wyjadam nic z krzesła, normalnie. Tak. Tylko nie biegaj. Nie wiem czemu. Przecież masz dwa kawałki międzynego druta dźwięcego. Dlaczego? I słoik po mojemu. I słoik po mojemu. To ten majonez ma takie okropne. Ten majonez. Czekaj, może zmienimy. Ja dobrze wiem, pieczeni. Coś się zmienia. Co tym postawiłeś tutaj?
Nie mogę powiedzieć, bo nie zdobyłem. No nic, rozluźniło mnie teraz, tak jak przedtem. Od tego tak mi teraz rozluźniło. Wyrywa normalnie, no wyrywa, no. Tak jak widzieliście pokrótce, uczestnik warsztatów otrzymał dwa peny. Jednego z tych penów zamoczył w słoiczku, w którym znajdowała się woda z solą. Natomiast przed nim na początku umieściliśmy, to była woda z CO2 razem z miodem. Później pojawił się słoiczek z gansem z cytryny. Natomiast na sam koniec postawiliśmy przed nim kosiarkę. No, te reakcje, pomimo słabego dźwięku, były dosłownie zauważalne na ciele, co się działo w tym momencie, kiedy przeprowadzaliśmy ten eksperyment. Także to zdaje się też mówi samo za siebie, także w tak zwanym międzyczasie, jeżeli macie chwilę czasu, to naprawdę zachęcam Was do zreplikowania tego eksperymentu. Za jakiś czas, jak otrzymam troszeczkę więcej zdjęć, na pewno opublikujemy je na stronie. Natomiast no, w tym momencie oddałbym Pawłowi głos, żeby Paweł poprowadził dalszą część spotkania. Okej, dobra, dzięki bardzo. Dzięki bardzo. Także tutaj mieliśmy mały skrót różnych wydarzeń, które się odbyły gdzieś tam na przestrzeni, powiedzmy, funkcjonalności pewnych urządzeń i aktywności pewnych ludzi względem właśnie rozwijania i dodawania do wiedzy. Tutaj też Marcin nam jak gdyby skrócił delikatnie to, co się odbywało na warsztatach, więc te warsztaty, jak widzimy, to nie tylko warsztaty, w których jest budowane urządzenie, ale także i kupa wiedzy, która jest jak gdyby z różnych zrozumień, poziomów zrozumień wiedzy o plazmie, więc tutaj na pewno